Może być. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. Kledwyn. Proszę waszmość ogolić baczki na pół cala. Niech będzie. A co później? Zrobicie mi paznokcie? Jeśli czas pozwoli. Proszę wybaczyć, ale lista zabiegów pielęgnacyjnych, którym waszmość należałoby poddać, jest długa, a dzień krótki. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. Pani pomoże. Krowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z chrapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę, do czysta, jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. To się rozeźliło, suczysko. Chłopa jej trzeba. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa. A na dodatek ranna i zziajana. Hola, hola, za przejazd się płaci. A z jakiego tytułu? A z takiego tytułu, że chuj ci w dupę, cwaniaku. Albo płacisz, albo wpław przez rzekę zapierdalaj. Nie dam ci ani grosza i przejadę. Przejadę, to ja ci pałką po pysku. Bojmir, dawaj go, sknerę pieprzonego. Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka, bardzo serdecznie polecam. Cyber Mario.